Przed nami kolejne zadanie, zadanie 20. Kartezjański układ współrzędnych. Mamy kwadrat AB, C, D. No i mamy długość wierzchołków A i C. Wiemy, że są końcami przekątnej tego kwadratu i mamy podać długość przekątnej tego kwadratu. No to skorzystamy sobie tutaj z wzoru na długość odcinka. Długość odcinka AC, no to będziemy mieli tutaj wzór xc minus x a do kwadratu plus yc minus ya do kwadratu. A podstawiamy sobie po prostu teraz te wartości do tego wzoru, czyli pierwiastek z 4 minus minus 2 do kwadratu plus 5 minus 1 do kwadratu. No i obliczamy. 4 minus minus 2 to jest 6 do kwadratu i obok będziemy mieli 4 do kwadratu z tego pierwiastek. Idziemy dalej. 36 plus 16 i z tego pierwiastek. No i w tym momencie jak sobie to podsumujemy, no to długość AC to jest pierwiastek z 52. No i próbujemy sobie tutaj coś z tego wyciągnąć. Przez 2 da nam to 26, a to nam się jeszcze raz podzieli na 2 i da nam 13, czyli możemy sobie powiedzieć, że jest to wartość 4 razy 13, a to nam daje 2 pierwiastki z 13. I odpowiedź B jako ta jedyna poprawna w tym zadaniu.